Kochani, nazywam się Izabela Jaruszewska. Tutaj na Milanowie prowadzę firmę. Przybywam na co dzień z wami tutaj i obserwuję to miejsce i obserwuję was. I widzę, jak żyjecie i widzę, że wasze życie jest podobne do mojego jeszcze niedawno całkiem. Pracowałam bardzo ciężko, pracuję nadal, ale stres dnia codziennego przygniatały mnie bardzo. Żyłam w strachu, żyłam w lęku, żyłam w poczuciu samotności. Chciałam się każdemu podobać, nie miałam poczucia własnej wartości. Ciągle goniłam za pieniądze, ciągle chciałam z kimś rywalizować. Nie miałam nigdzie wsparcia. I dzień codzienny tak naprawdę mnie przygniatał. I tak zastanawiałam się, mijają rok za rokiem, lata za latami i miałam kolejne święta. I co tak naprawdę dzieje się z moim życiem? Teraz zbliżają się kolejne święta Bożego Narodzenia. My znowu jesteśmy zaganiani. Biegniemy po kolejne prezenty. Podróżujemy setki kilometrów do naszych rodzin. Siadamy przy wigilijnym stole, dzielimy się opłatkiem i nic o tym nie idzie. Nie idzie zmiana naszego życia. Nasze życie nie jest pełniejsze. My żyjemy w prawdzie i w przebaczeniu. Rozstajemy się ze swoimi bliskimi i przeżywamy kolejny rok. Zdawałam sobie pytanie, czy takie życie puste ma mnie czekać? Czy nie istnieje nic więcej? Czy Bóg to tylko tradycja, spotykanie się z bliskimi? Nic więcej za tym nie stoi. Nie ma życia. Dni mijają z dnia na dzień, mijają lata, a my ciągle biegniemy jak te szczury w pościgu. Do momentu, dopóki nie spotkałam prawdziwego, żywego Boga. Do momentu, dopóki się nie nawróciłam i fizycznie nie spotkałam Jezusa. Myślałam, że jestem wierząca, bo żyjemy w kraju katolickim. Tak jak wszyscy albo większość, wychowywałam się w rodzinie rzymskokatolickiej. Miałam chrzest, komunię, wierzmowanie. I wydawało mi się, że taki właśnie jest Bóg. Że żyje się koło Niego, jest gdzieś wysoko, jest niedostępny. A jedyny moment namacalny dotknięcia Boga to są takie święta z rodziną. Kiedy tak naprawdę one mijają i nic nie czujesz. Nadal masz pustkę, nadal jesteś sam, nadal próbujesz komuś dorównać. Nadal kupujesz drogie rzeczy, drogie mieszkania, żeby poczuć się lepiej. A tak naprawdę nic nie jest w stanie wypełnić tej pustki. Jakiś czas temu miałam guza palca prawej ręki. Miał być to zoperowany guz, tylko trzeba było zrobić badania, czy jest to nowotwór złośliwy, czy niezłośliwy. I chcę wam powiedzieć, że kolejny przełom, jaki wzięłam, to był moment, kiedy zostałam uzdrowiona z tego guza. Byłam na nabożeństwie w kościele nocy, w kościele charyzmatycznym. Zostałam uzdrowiona podczas jednego nabożeństwa. Ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, że można fizycznie doświadczyć Boga i fizycznie Go dotykać, że Bóg naprawdę istnieje. Chcę wam powiedzieć dzisiaj słowa Ewangelii, które odmieniły moje życie. Które spowodowały, że nie biegnę tak, jak wy dzisiaj biegniecie do sklepów za prezentami. I nie jest to już pusty Jezusik, który może się narodził jako małe dziecko w Betlejem. Ale jest to dla mnie żywy, prawdziwy, mocny Bóg. Bóg cudów. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, co uwierzyłam, co wydarzyło się na krzyżu i co spowodowało, że wziąłam swoje uzdrowienie z raka przez wiarę. Jezus 2000 lat temu umarł na krzyżu. I na tym krzyżu umarł za wszystkie nasze grzechy. On przybył do krzyża wszystkie nasze grzechy. Już nieraz to słyszeliście, że Jezus umarł za grzechy, które popełniliście i które popełnicie. Ale nikt wam nie powiedział, że jeżeli uwierzycie to z całego serca, a Jezus stanie się waszym Panem, Bogiem i Zbawicielem, to jedziecie do nieba. To wasze grzechy są wam przebaczone. To nie musicie już zasługiwać. Już nie musicie spełniać dobrych uczynków. Już nie musicie biegać do spowiedzi, spowiadać się ludziom. Ale stajecie przed swoim Bogiem, czyści, święci i sprawiedliwi krwią Jezusa. Nikt wam tego nie powiedział. A skąd to wiem? Bo nikt mi tego nie powiedział. Przez tyle lat mojego funkcjonowania tutaj na ziemi. Chcę wam powiedzieć, że Jezus umarł na krzyżu na wszystkie choroby. On umarł na raka, On umarł na bezpłodność, On umarł na AIDS, On poniósł wszystkie tragiczne wypadki i wszystkie choroby na krzyż. I jeżeli w to uwierzysz, w tę wymianę krzyżową, tego szaleńca, który 2000 lat temu poszedł na krzyż za ciebie, to będziesz uzdrowiony. Chcę ci powiedzieć, że możesz żyć w pełni błogosławieństwa i finansowego, i w każdej dziedzinie twojego życia. Możesz mieć szczęśliwą rodzinę, szczęśliwe małżeństwo, zdrowe dzieci i bardzo dobrą pracę i pełnię obfitości finansowej. Bo Jezus na krzyżu został przybity i razem z nim wszelka bieda, wszelkie ubóstwo, wszelkie sieroctwo, to zostało przybite do krzyża. Chcę wam powiedzieć, że wszelkie odrzucenie Jezus wziął na siebie na krzyżu. Jeżeli dzisiaj jesteś samotny, jeżeli czujesz się skrzywdzony,
Jeżeli mąż lub żona cię zostawili albo zdradzili, czujesz się z tym źle i jesteś opuszczony, to co ci chcę powiedzieć, że Jezus za to umarł na krzyżu. Że On został przez Boga Ojca odrzucony na krzyżu, abyś ty był w pełni zaakceptowany. Cała wymiana krzyżowa, to wszystko się naprawdę wydarzyło. Dzisiaj, gdyby zszedł na ziemię i miał umrzeć po raz drugi, to umarłby tylko za ciebie. Dzisiaj słyszysz słowa Ewangelii i one mogą przemienić twoje życie. Nakłaniam was do zastanowienia się nad tym, do analizy tego, co się wydarzyło na krzyżu. Kim był Jezus Chrystus i co z Nim zrobicie? Obchodzicie święta, ale czy zastanawialiście się kiedyś, poza ten krzyż, poza ten Jezus, co naprawdę się stało? Jezus nie jest Jezusikiem, który leży w Betlejem. To jest potężny, wielki Bóg, który działa i który może uczynić wielkie cuda w twoim życiu, jeżeli tylko będziesz chciał, bo Bóg dał ci wolną wolę. Dzisiaj zadecyduj i dzisiaj przeanalizuj sprawy i porozmawiaj sam ze sobą i zadaj sobie pytanie w domu. Czy ty, Boże, jesteś? A jeżeli tak, to przyjdź do mojego życia. Jezus, ja chcę, żeby te święta nie były takie jak wszystkie inne. Ja chcę, żeby to nie było tylko puste siedzenie przy stole, zakupy w pośpiechu i łamanie się opłatki. Że chcesz dotknąć Boga w swoim życiu. Wezwij imienia Jezus i poproś Boga, aby przyszedł do twojego życia i aby je przemienił. Powiedz, że chcesz uwierzyć, że chcesz się dowiedzieć, co wydarzyło się na krzyżu. Że chcesz wierzyć, że masz potężnego, wielkiego Boga. Co tak naprawdę się wydarzyło i jakie święta obchodzisz? Zadaj sobie to pytanie dzisiaj. Czy idziesz jak tłum zaślepionych, głupich ludzi, którzy świętują coś, o czym nie mają zielonego pojęcia? Czy chcesz sobie zadać pytanie, co tak naprawdę robisz w tym stole wigilijnym? Co się wtedy wydarzyło? Jakiego Boga znasz? Jakiego Ojca znasz? Bo Jezus przyszedł, żeby nam objawić Ojca. Czy masz poczucie bezpieczeństwa w Bogu? Zadaj sobie to pytanie. Jeżeli nie znasz na to odpowiedzi, jeżeli nie wiesz, gdzie idziesz po śmierci, to proś Boga, żeby przyszedł do ciebie. Jeżeli dzisiaj nie jesteś pewny, czy idziesz po śmierci do nieba, czy do piekła, co się z tobą stanie, to znaczy, że musisz zacząć się nad tym zastanawiać i wzywać imienia Jezus nad swoim życiem. Ja narodziłam się na nowo. Oddałam swoje życie Bogu. Powiedziałam, Jezus, ja chcę, żebyś ty przyszedł do mojego życia. Ja chcę, żebyś ty był Panem i Bogiem w moim życiu. Ja wiem, że ty przelałeś za mnie swoją świętą krew i dzięki tobie idę do nieba. Dzięki tobie stoję czysta i sprawiedliwa przed Bogiem Ojcem. Dzięki tobie mam dostęp do Boga Ojca. Ja to wyznałam, ja w to uwierzyłam w swoim sercu i zostało podniesione moje życie. Wzywam was dzisiaj do zastanowienia się nad swoim życiem. Wzywam was dzisiaj do pokuty. Wzywam was dzisiaj do analizy swojego życia. Abyście pomyśleli, jak ono przebiega. Czy jesteście szczęśliwi? Czy wiecie, co się wydarzy po waszej śmierci? Bo jeżeli nie wiecie, to dużo ryzykujecie, żyjąc w takiej niewiedzy. Bo ja wam powiem, co się wydarzy. Jeżeli umrzecie, a nie oddaliście życia Jezusowi, pójdziecie do piekła. Ja was wzywam się do pokuty. Nie musicie zasłużyć swoimi uczynkami na to, żeby iść do nieba. To jest prosty mechanizm. Bóg zesłał Jezusa na krzyż, aby wszyscy ludzie, którzy w to uwierzą, byli zbawieni. Wszyscy ludzie, którzy uwierzą dzisiaj, że Jezus oddał za nich życie na krzyżu, idą do nieba. Wymazane są ich grzechy. Bóg powiedział, grzechów waszych wam nie wspomnę, dlatego że posłałem swojego Syna na śmierć, aby oddał za was swoje życie. Życie za życie. Życie za życie. Karą za grzech jest śmierć. Jezus ten śmierć poniósł na krzyżu. Dlatego wy dzisiaj, którzy uwierzycie, że On za was umarł, jesteście zbawieni. Jesteście zbawieni przez Jego święte imię Jezus. Możecie żyć w pełni chwały, możecie chodzić uzdrowieni, nie musicie chorować. Nie musicie mieć raka, nie musicie być okaleczeni. Nie musicie być niewidomi, nie jeździć na wózkach, nie musicie mieć tej wolności. Nie musicie być opuszczeni i samotni. Możecie żyć w wolności. Nie musicie pić. Nie musicie spać na imprezach. Nie musicie pocieszać się takimi używkami. Nie musicie mieć 50 kobiet i mężczyzn, żeby poczuć się dobrze. Poczucie wartości jest w Bogu. Tylko On jest w stanie wypełnić pustkę, której szukasz. Nikt tej pustki nie wypełni za siebie. Tylko wtedy, kiedy wzywasz imienia Jezus. Tylko dzięki twojej decyzji tę pustkę jest w stanie wypełnić Bóg. Bo to jest tylko Jego miejsce. Nie wypełnią tego puste święta z rodziną, za którym nic nie stoi. Nie wypełni tego mąż, żona ani dzieci. Nie wypełnią imprezy i alkohol.
To miejsce to jest miejsce, które czeka na Boga. Tak zostaliśmy stworzeni. Zadaj sobie dzisiaj pytanie. W jakim miejscu jesteś? Co dla Ciebie znaczą święta? Jakiego Boga tam przeżywasz? Gdzie idziesz po śmierci? Zadaj sobie to pytanie. I wzywaj imienia Jezus nad swoim życiem. Powiedz: Jezus, ja chcę Cię poznać. Ja chcę wiedzieć, czy Ty istniejesz. Jeżeli jesteś, to przyjdź do mojego życia. Bo ja chcę wiedzieć, jakiego Boga mam. Ja nie chcę czcić małego Jezuska w Betlejem. Ja chcę wyznawać chwałę i wielkość mojego wielkiego Boga, który umarł za mnie, który mnie uzdrawia, który podnosi moje życie i z którym idę przez życie. Amen.